Wydawnictwo Świat Książki oraz audioteka.pl przedstawiają. Manuela Gretkowska i Piotr Pietucha. Miłość klasy średniej. Czytają Maja Ostaszewska i Mariusz Bonaszewski. To nie może być prawda. Mijam kabriolety z opalającymi się Kalifornijczykami, ja w czapce uszatce, szaliku i rękawiczkach prowadzę przez Golden Gate Bridge. W dole. Krałowce ciągną za sobą mgłę z oceanu na San Francisco. Przede mną jeszcze dwa przęsła. Staram się nie wyjść ze strachu, przełykam wrzask, cieknie mi z nosa, oczu i czoła. Wąsaty policjant przygląda się pieszym. Jest jednoosobową zmotoryzowaną brygadą antysamobójczą od lat zatrudnioną na moście. Weteran ratownictwa wyłapuje pierwsze oznaki desperacji. Nie stanę przy nim prosząc o pomoc, zostało mi jeszcze tylko jedno przęsło. Jednak zamiast przyspieszać, gwałtownie zwalniam. Cholerny automat, pomyliłam pedał gazu z hamulcem. Pojawia się policjant. Siwe wąsy ocierają się o szybę mojej poobijanej Hondy. W jego profesjonalnie zatroskanych oczach przebłysk zadowolenia. Co prawda złamałam tylko przepisy, ale może to był wstęp do szaleństwa? Zdążył i eskortuje mnie w stronę zjazdu. Co mu powiem? Mogę być pasażerem, byle nie prowadzić, umiem pływać, nie boję się wysokości. Co z tego? Na każdym moście atak paniki. Robię się purpurowa, podkręcam najzimniejszą klimę, żeby oddychać. Spocona dostaję ciężkiej anginy, więc biorę szalik, czapkę. Założyłam jedno rękawiczki luli, mojej córki. Ręce mokre z przerażenia ślizgają się po kierownicy. Nie jestem wariatką, wariuje mój organizm. W spodniach kilka podpasek zastępuje pieluchy na wszelki wypadek. Kiedy wiosłam dziecko do zoo, dojechałam pod most Świętokrzyski. I wzięłam taksówkę. Teraz za bardzo się spieszę, zaryzykowałam. Prawo jazdy? Policjant zagląda przez uchylone okno. Wdziera się upał. Tak, mam tymczasowe kalifornijskie. Mam też prawo opowiedzieć, skąd się wzięłam na moście Golden Gate. Nie, nie jestem samobójczynią. Zawsze bałam się umrzeć, zanim przestanę żyć. Może dlatego nic sobie nie zrobiłam tyle lat. Nawet rok temu podczas wigilii. Odpakowujemy prezenty dwa dni przed gwiazdką. Ty i Lula jedziecie na święta do Amsterdamu, z naszej podwarszawskiej chałupy w wielki świat. Zaprosił cię Eryk, syn z poprzedniego małżeństwa. Eryk, zielonooki jak dolary Eryk, marzący od zawsze o karierze, negocjuje ze światowymi handlarzami dla holenderskiego banku. Przyrodni, przyrodzony brat naszej Luli, jakby to, co nie najbliższe, Należało do przyrody i pleniło się w rodzinnych romansach z samicami i samcami obcych genetycznie gatunków. Lula po przeczytaniu tomu Harry Potter i Książę Półkrwi zaczęła nazywać Eryka Bratem Półkrwi. Kupił jej za to w Amsterdamie kolczyk, prawdziwy brylant oprawiony w srebro. Nosi go z dumą księżniczki, siostry półkrwi. Lubisz być w Holandii. Masz obywatelstwo, znasz język. Tam uczyłeś się zawodu w najlepszych klinikach. Podziwiana przez ciebie flandryjska mieścina Hel, gdzie od kilkuset lat chorych psychicznie nie trzyma się w szpitalu czy azylu. Tradycyjnie mieszkają ze zdrowymi, wracając do normalności. Czy my wrócimy do niej? Choinkowe lampki zapalają się i gasną wśród skrzyżowań gałęzi. U nas magia świąt przystaje, bo czerwonym świetle będzie niebieskie do nieba. Aniołek, albo wróżka zwisająca nad podłogą, kieruje ruchem statków kosmicznych NASA. Czemu nie? Święta, ma być cudownie. Gdzie w takim razie jest mój prezent? Jedenastoletnia Lula szeleści pod stertą kolorowych papierów, zębami rozrywasz sznurek kolejnego pudełka. Tyle prezentów plujesz rozdartym opakowaniem. A dla ciebie nic? Głupio tak, podpuszczasz mnie. Nie zapomniałbyś. Otwieram podarunek. Żaden z podłożonych przeze mnie pod choinkę. To dla ciebie, podaję ci męskie perfumy. Kupiłam je miesiąc temu, zapomniałam. Umawialiśmy się, wąchasz butelkę, żadnych prezentów tylko dla dziecka. Ty naprawdę myślałaś.